Prywatny śmigłowiec biorący udział w targach European Rotors w Madrycie rozbił się na środkowym pasie obwodnicy M40. Policja bada przyczyny wypadku. Nie wyklucza się, że mogło dojść do niego w wyniku silnego podmuchu wiatru, który spowodował uderzenie maszyny w filar mostu przecinającego autostradę. Inna hipoteza dotyczy awarii technicznej. Burmistrz Madrytu José Luis Martínez wyraził uznanie dla pilota śmigłowca. Dzięki jego umiejętnościom uniknięto większej tragedii. W momencie wypadku autostrada była pełna samochodów, ale pilot wykonał przymusowe lądowanie między pasami ruchu.